na większą cześć i chwałę Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego, a nam na pożytek nasz zbawienny, na trzecią niedzielę Wielkiego Postu czyta nam Kościół Święty Matka Nasza lekcję wyjętą z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, bądźcie naśladowcami Bożymi jako synowie najmilsi i postępujcie w miłości, jako i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas na dar i na ofiarę, na wonność wdzięczności. A rozpusta i wszelka nieczystość albo chciwość niech nie będą nawet wspominane między wami, jak przystoi świętym. Podobnie też i bezwstyd albo głupie mowy lub nieprzyzwoite żarty, nienależące do rzeczy, ale raczej składanie dziękczynienia. Bo o tym winniście być przekonani, że żaden rozpustnik albo nieczysty albo chciwiec, co jest bałwochwalstwem, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechże was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, bo za to nadciąga gniew Boży na synów niedowiarstwa. Nie wchodźcie więc z nimi w uczestnictwo. Niegdyś bowiem byliście ciemnością, a teraz staliście się światłością w Panu. Postępujcie jak synowie światłości, bo owoc światłości polega na wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie. I Ewangelię zapisaną u świętego Łukasza, Ewangelisty, którą jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy, z uwagą wysłuchajcie. Onego czasu wyrzucał Jezus czarta, a ten był niemy. A gdy wyrzucił czarta, przemówił niemy i zdumiały się rzesze. I mówili niektórzy z nich, przez Belzebuba księcia czartowskiego wyrzuca czarty, a inni kusząc domagali się od niego znaku z nieba. Ale on, znając ich myśli, rzekł im, wszelkie królestwo rozdzierane niezgodą będzie spustoszone, a dom na dom padnie. A jeśli by i szatan rozdzierany był niezgodą, jakże się stoi królestwo jego, skoro powiadacie, że ja przez Belzebuba wyrzucam czarty? A jeśli ja przez Belzebuba wyrzucam czarty, synowie wasi przez kogo wyrzucają? Dlatego oni będą sędziami waszymi. Lecz jeśli ja mocą Bożą wyrzucam czarty, wtedy przyszło do was Królestwo Boże. Gdy zbrojny mocarz strzeże domu swego, bezpieczne jest to, co ma. Ale jeżeli mocniejszy od niego przyjdzie i zwycięży go, zabierze wszystką jego broń, w której ufał, a łupy jego rozda. Kto nie jest ze mną, przeciwko mnie jest, a kto nie zgromadza ze mną, rozprasza. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając odpocznienia, a nie znajdując, mówi, wrócę się do domu mego, skąd wyszedłem. I wróciwszy, znajduje go umiecionym i przeozdobionym. Wówczas idzie i bierze ze sobą siedmiu innych duchów, gorszych od siebie, i wszedłszy mieszkają tam. I stają się późniejsze rzeczy człowieka owego gorsze niżli pierwsze. I stało się, gdy to mówił, że pewna niewiasta z tłumu donośnym głosem rzekła do niego, błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, któreś ssał. A on rzekł, raczej ci są błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Tyle jest słów świętej Ewangelii przeznaczonych na dzisiejszą niedzielę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Umiłowanie w Chrystusie Panu. Okres Wielkiego Postu jest jak chyba żaden inny okresem, w którym pojawia się przed naszymi oczami ta polaryzacja życia duchowego. Jak w żadnym innym okresie, tutaj mocno jest zarysowana pewna dwubiegunowość życia człowieka, który przychodzi na świat. Otóż jest ukazane z jednej strony perspektywa życia z Panem Bogiem,
A z drugiej strony jest ukazana perspektywa życia bez Boga, ale za to z szatanem. Jest ukazany obóz Chrystusowy i obóz diabelski. I pokazana jest również dzisiaj przez Pana Jezusa ta perspektywa, że nie można tych dwóch rzeczywistości ze sobą połączyć. Chrystus mówi, że ten, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Kto ze mną nie zbiera, ten rozprasza. Chrystus ustanawia jakby tutaj bardzo jasną, wyraźną granicę. Nie ma wspólnoty między nim a Belialem. Nie ma wspólnoty między Bogiem a grzechem. Nie ma wspólnoty między złem a dobrem. Jest to niedopuszczalne, ażeby chrześcijanin próbował pogodzić te dwie rzeczywistości i powiedzieć, że wszystko da się pogodzić. Tego nie da się pogodzić. To jest niemożliwe do tego, ażeby pokojowo współistniało. Drodzy wierni, właśnie kiedy na Soborze Watykańskim II liberalni ojcowie przeforsowali w Gaudium et Spes stwierdzenie, że Kościół wyrzeka się w tej chwili tej swojej roli upominania świata, że świat jest dobry, że cele świata i Kościoła są zgodne, że w sumie dążymy wszyscy i ten świat, który jest bez Boga i Kościół katolicki do tego samego, czyli do dobra, a więc możemy się nawzajem wspierać. Właśnie w tym najbardziej się ukazała przewrotność diabelska, ponieważ bardzo szybko przekonaliśmy się, że się nie da. Że się nie da pogodzić świata bez Boga z Kościołem katolickim. I ci wszyscy, którzy próbują połączyć te dwie rzeczywistości ze sobą, mówiąc o tym, jaki to człowiek jest dobry, jak on bardzo pragnie dobra i jak dąży do dobra. Otóż dochodzimy do czego? Dochodzimy do tego, że ten brak dobra, który istnieje na świecie, ta cała przewrotność i moralna zgnilizna wdarła się w duszę katolików, w duszę pasterzy również, którzy w pewnym momencie stwierdzili, że jeżeli nie wolno potępiać, to na razie na początku trzeba przemilczeć, a w pewnym momencie należy bronić albo wręcz uznać za normę. Obserwujemy to, widzimy. Diabelska przewrotność polega na tym, że udało się nieprzyjacielowi dusz naszych przekonać nas do tego, że grzech jest niczym wielkim. Że to jest taki drobiazg, no taka błahostka, zabawa. No przecież Pan Bóg jest na tyle wielki, na tyle wspaniały, że czymże jest nasz grzech? Czymże ja jestem wobec Pana Boga takim malutkim robaczkiem i mój grzech, cóż to jest wobec Pana Boga? Musiałby być ten Pan Bóg taki małostkowy zupełnie, ażeby się zajmować moim tam jakimś grzechem? Żeby się teraz z tego powodu miał się obrazić i miał mnie strącić do piekła na wieki? Ludzie się przekonali wewnętrznie, że grzech jest niczym wielkim. A co za tym idzie, zaczęto ten grzech bagatelizować. I tak jak powiedziałem, zaczęto grzech czynić normą. Zaczęto według grzechu postępować i według grzechu budować życie społeczne. I to, co mówię, oczywiście nie ma na celu powiedzenia tego, że kiedyś grzechu nie było. Grzech był zawsze.
Ale grzech był nazywany grzechem i grzech uchodził za coś, co jest naprawdę złe. Za największe nieszczęście. To prawda, że byli różni władcy, którzy dopuszczali się ogromnych win moralnych. Ale też i prawda jest, i świadczy o tym i opactwa, i katedry, że ci władcy wielokrotnie później pokutę czyniąc z własnego mienia znosili przybytki Boże, znosili klasztory, którzy czynili miłosierdzie, ażeby za swoje grzechy pokutować. Nie bagatelizowano grzechu. Teraz widzimy bardzo wyraźnie, gdzie ten wirus modernizmu, który wydawał się na początku XX wieku już stłamszony po gwałtownych działaniach świętego Piusa X, zszedł do podziemi, schował się. Przetrwał w umysłach niektórych profesorów, w seminariach, był w sposób łagodny przekazywany klerykom, późniejszym kapłanom, którzy naprawdę w takiej Francji dość masowo byli zarażeni w okresie międzywojennym, powojennym tym wirusem modernizmu, mimo że w Rzymie panowała ortodoksja. Drodzy wierni, ten wirus objawiał się stopniowo. Na początku bardzo delikatnie, zachowując pozory katolickie, używając nomenklatury katolickiej, ale próbując rozmiękczać zasady wiary i zasady moralności. Ale właśnie w tej chwili mamy pewną fazę, w której ten wirus już się objawił w całej pełni, już bez maski, który wprost mówi, że zło jest dobrem i że musimy ze względu na miłość i miłosierdzie zło nie tyle tolerować, ale w niektórych przypadkach zaakceptować jako normę, jako coś, co jest dopuszczalne, albo coś, co jest naturalne. Drodzy wierni, jest tym boleśniejsze w tym wszystkim, że ten wirus wdziera się również w umysły i dusze pasterzy Kościoła i samego najwyższego pasterza, papieża. Ale prawda jest też taka, że ten wirus nie pozostawia i nas bez dotknięcia. Ten wirus również i w nasze umysły się przedziera. I my również gdzieś tam często popadamy w taką pułapkę takiego psychologizmu, gdzie czasami słysząc od księży, czasami czytając różne rzeczy, mówimy sobie, no przecież ja nie jestem winien, że mam taką, a nie inną przeszłość, że takie, a nie inne doświadczenia spotkały mnie w moim dzieciństwie, że zostałem tak, a nie inaczej poraniony, że żyłem w takim, a nie innym środowisku i że teraz mam takie, a nie inne, powiedzmy, moralne problemy. To nie jest do końca moja wina. Jestem zdeterminowany, żeby czynić takie zło. A więc jak ja mogę ponosić winę, odpowiedzialność za te moje czyny? I z drugiej strony, przecież my też ulegamy takiej pokusie, której sobie mówimy, ale przecież to się nic wielkiego nie stało. No zgrzeszyłem, popełniłem błąd, tak, upadłem. No dobrze, wiem, że to jest niewłaściwe, wiem, że trzeba Pana Boga przeprosić. Tak, pójdę do spowiedzi, wyspowiadam się. I tyle. Gdzie jest prawdziwa walka? Gdzie jest ból duszy naszej? Święty Paweł, dając nam dzisiaj przykład dwóch przykazań, 6 i 7, mówi, że ci, którzy grzechów takich się dopuszczają, czyli cudzołożnicy i chciwi,
nie odziedziczą Królestwa Chrystusowego i Bożego. Jakże to jest sprzeczne z tym, co słyszymy obecnie i w świecie, i od pasterzy Kościoła. Jakże to nam nie pasuje. Jakiś jest dwudźwięk. Drodzy wierni, okres Wielkiego Postu jest po to, ażebyśmy sobie uświadomili, że trzeba nie tylko po prostu traktować wiarę jako pewien sentymentalizm, że to jest taka sielanka, że ja się lepiej poczuję przez to, że pójdę do kościoła, że lepiej się poczuję, że się wyspowiadam, że lepiej się poczuję, jak będę właśnie, będzie piękny śpiew, piękna liturgia. To za mało. Tu nie chodzi o to, żebym ja się lepiej poczuł. Tu chodzi o to, żebym ja stał się lepszy. A żebym stał się bardziej do Chrystusa podobny. O to chodzi. I tu trzeba toczyć walkę. Pan Jezus nam dzisiaj pokazuje, jak to jest, jeżeli tej walki duchowej się nie toczy. Jak to jest, jeżeli ktoś mówi, no dobra, no to się wyspowiadam i tyle. To jest ten przykład z tymi demonami, których się wyrzuca z duszy. Oto wychodzi demon, dusza jest oczyszczona i łazi ten demon po miejscach pustynnych i bezwodnych i stwierdza, że niedobrze mi tutaj. Nie podoba mi się tu. Ja bym wolał jednak wrócić do mojego domu. A prawda jest taka, że gospodarz nie zamknął tego domu. Drzwi pozostawił uchylone, wysprzątał, ale nie uczynił z tego domu świątyni Bożej, ogrodu dla Bożego oblubieńca. Nie. Ten dom jest dalej otwarty. I wraca przeklęty demon i stwierdza, że wspaniale. Dom się przyozdobiło pięknie, jest wymieciony, wyczyszczony. Wspaniale. To teraz nie tylko, że ja tu zamieszkam, ale jeszcze się właduje ze mną 7 moich kumpli, którzy są gorsi niż ja i zobaczysz teraz ten właściciel, co będzie. Czyż tak się z nami nie dzieje? Że my czasami, żeby się tak dobrze poczuć, to rzeczywiście pójdziemy do spowiedzi, ten dom wyczyścimy, ale drzwi nie zamkniemy. A potem popadamy w te same grzechy, a nawet i gorsze, ponieważ nie walczyliśmy. Nic żeśmy nie robili, ażeby się poprawić. A więc byliśmy tacy letni. Myśleliśmy, że możemy zająć jakąś pozycję neutralną w tej całej wojnie i patrzeć, jak się tam toczy walka między Chrystusem a diabłem, a my tak sobie popatrzymy, poobserwujemy. Taki ciekawy film. Otóż nie. To nie jest. Nie ma takiego miejsca neutralnego. Jeżeli chcemy wybrać takie miejsce neutralne i powiedzieć sobie, ja się nie zaangażuję w tę wojnę, to już się opowiedziałem po stronie diabła. To już jestem przegrany. Już oddałem swoją duszę we władzę właśnie przeciwnika, szatana, który za chwilę ją zniewoli i będzie na łańcuchach grzechów ciągnął do piekła. To jest ta rzeczywistość. Drodzy wierni, gdyby była taka sytuacja, że za popełniony grzech śmiertelny byłaby kara opętania. Widzimy dzisiaj Pana Jezusa, który wyrzuca czarta z opętanego. Gdyby tak było, że popełnia ktoś grzech śmiertelny i jest opętany przez diabła za karę, to jakbyśmy się starali grzechu śmiertelnego unikać? Jakże bardzo byśmy się bali, ażeby nie popełnić takiej zbrodni wobec Pana Boga, byleby nie ponieść tej kary.
Ale czymże jest opętanie ciała w porównaniu z wzięciem w posiadanie duszy? Oczywiście opętanie ciała jest uciążliwe. W niektórych wypadkach może bardzo, że tak powiem, wręcz człowieka stawiające w złym świetle, upokarzające człowieka. To jest duży kłopot, to prawda. Ale to jest tylko ciało. A co, jeżeli duszę naszą diabeł skuje w kajdany i popędzi w jasy? A tak się dzieje, jeżeli grzech śmiertelny popełniamy. I to jest znacznie gorsze, bo na zewnątrz, w oczach ludzi, najczęściej nic nie widać. No wszystko jest w porządku. Niczym się nie różni od reszty. A dusza jest skowana. Dusza jest niewolnicą. Dusza jest najpoważniej, najmocniej zagrożona. I dlatego też, drodzy wierni, musimy podjąć walkę duchową. Ale jeżeli mamy podjąć walkę duchową, to musimy mieć jakiś koncept, jakąś strategię. Bo co znaczy, że ja walczę duchowo? Częstokroć, kiedy po wyznaniu naszych grzechów w konfesjonale mówimy kapłanowi, a właściwie samemu Bogu, za pośrednictwem kapłana, że postanawiam poprawę, to za tymi słowami nie kryje się oprócz dobrych chęci nic. Gdyby tak zapytać się, ale co chcesz konkretnie zrobić, ażeby się poprawić? Na czym polega to twoje postanowienie poprawy? To człowiek by pewnie powiedział, no ja chcę być lepszy, tak? No chcę już nie grzeszyć, nie popadać w te grzechy. Wierzę. I to jest cel. Ale jakich użyjesz środków, ażeby ten cel osiągnąć? To jest to zasadnicze pytanie, co chcesz zrobić, ażeby się stać lepszym? Zwłaszcza jeżeli popełniałeś podobne grzechy i popełniasz je stale, to co konkretnie chcesz zrobić, ażeby być tym lepszym człowiekiem? No nie wiem. No jakoś się postaram. Nie wiemy. I tutaj jakby się najbardziej sprawdza to, co nasza polska ludowa mądrość mówi, że dobrymi postanowieniami piekło jest wybrukowane. Wierni, zobaczmy, jak nieprzyjaciel nasz nas atakuje. Jak on dokładnie nas bada, lustruje, krąży wokół nas, patrzy, gdzie my mamy słabe strony. Zanim zaatakuje, usiądzie i przez tysiąc razy przeanalizuje, gdzie się opłaca uderzyć. I dlatego też jego ciosy tak celne są. Tak są powalające człowieka na ziemię, chociaż nie są wcale oryginalne. Dlatego, że jest strategia. Dlatego, że ma koncept. Dlatego, że wszystko przemyśliwa. A my, czy tak robimy? Często popadamy w te same grzechy, często upadamy na tej samej drodze i nie wiemy dlaczego. Jesteśmy zaskoczeni, znowu upadłem i nie wiem dlaczego tak się stało. Tak samo upadłem i nie wiem, co mam teraz z tym wszystkim zrobić. A zastanów się, gdzie jest głębsza przyczyna, że właśnie w tych samych okolicznościach znowu upadłeś. Zastanów się, co powoduje, że ulegasz pokusie. Może tym słabym miejscem jest lenistwo, może próżność, może nieumiejętność zagospodarowania swojego czasu, może twój temperament, taki albo inny, jest powodem tego, że tak łatwo popadasz w jakieś tam grzechy. Może jesteś
cholerykiem, albo wręcz przeciwnie, flegmatykiem. Może masz tendencję do tego, ażeby się zamykać w sobie i rozdzielać swoje rany i powiększać jej i ciągle dokładać do jednej złej myśli inną złą myśl, rozbudowywać teorię i później uwierzyć w te swoje teorie. Może niełatwo ci przychodzi przebaczyć komuś. Może jesteś zbyt czuły na punkcie swojego honoru. I wiele, wiele innych powodów. I wtedy tam trzeba dotknąć tego i to leczyć. Ażeby po tym nie było niepotrzebnych słów, niepotrzebnych reakcji, niepotrzebnych innych grzechów, które dobrego Boga obrażają. Stąd tak istotne jest, ażeby robić rachunek sumienia, ażeby badać swoją duszę, ażeby mieć koncept, jak ja konkretnie chcę się poprawić. Przede wszystkim z tej wady, która jest moją wadą główną. To, co jest najbardziej mnie, że tak powiem, policzkujące, najbardziej mnie doprowadzające do upadku, na tym się muszę szczególnie skupić. Wiernie. To wszystko oczywiście mówię nie po to, ażeby wbijać kogoś w skrupuły, nie po to, ażeby wprowadzać niepotrzebny niepokój, tylko po to, ażeby zachęcić do tego, ażebyśmy my, członkowie Kościoła wojującego, zrozumieli, że musimy walczyć, że nie możemy siedzieć i udawać, że tu jest pokój, że jest wszystko dobrze, nic mi nie grozi, tylko muszę wiedzieć, że jestem na polu bitwy i że walka toczy się nie o moje zdrowie, nie o moje życie, nie o bogactwa, nie o honor. Walka toczy się o moją wieczność. Czy ona będzie we wspólnocie z Bogiem, czy będzie w wiecznym odrzuceniu, jako niewolnik diabła w piekle. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.